cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku serii na moim kanale, odcinek 65. Słuchajcie, no, tematy sobie zaraz poruszymy w trasie. Tymczasem może gdzie jestem, jesteśmy w Brześci, we Francji, tak? I w zasadzie moim głównym celem jest Kilonia w Niemczech. Do zrobienia jest ponad 1500 km. Aczkolwiek mam zrzutkę w Lisz, tak więc... No, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj do tego Lisz dojechać i tam zakończymy po prostu nagranie. Do Kilonii sobie sam dalej pojadę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię, będziemy nagrywać jak najdłużej. Ale takim naszym głównym celem na nagraniu będzie to Lisz. Słuchajcie, mamy godzinę. Ile po szóstej. Załadowali mnie przed chwilą w zasadzie. Idziemy i zaczniemy sobie jakiś fajny temat. Fajny, nie fajny. Mam nadzieję, że fajny. Tutaj mamy stop, my będziemy się kierować na lewo. Dobra, no słuchajcie, no pierwszym tematem, który tutaj poruszę, no przestój na moim kanale, tak? No przestój na kanale, na fanpage'u. Jak widzicie, ani nowych filmików ostatnio nie było, ani nawet zdjęć. Tak jak wczoraj pisałem na fanpage'u, ja was nie będę oszukiwał, że nie wiem, że nie było warunków, że byłem bardzo zajęty, że coś po prostu, no nie miałem weny, no. Mówię prosto z mostu. Uważam, że takie fair podejście jest najważniejsze. Nie chciało mi się grać, nie miałem jakoś ochoty. Aczkolwiek wczoraj, przyznam szczerze, że siadłem z Mateuszem, kupę kilometrów wspólnie zrobiłem i ta wena do mnie bardzo wróciła, jakoś tak czuję. Nowy przypływ energii, chęć taką pojeżdżenia. Tak więc bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Więc dzisiaj odcineczek, tak jak zapowiadałem. Słuchajcie, jako już mam teraz ferie, no w zasadzie kończy się już pierwszy ich tydzień. Mam jeszcze zamiar przynajmniej jeden film podczas ferii nagrać. Takie mam plany. I wszystko wskazuje na to, że mi się uda, no bo żadne wyjazdy czy inne rzeczy, które mogłyby mi skomplikować te czynności, no nie są przewidywane, tak? Tak więc tak to wygląda. Lewo na autobanie. Powiem wam, że z chłodniem jeździ mi się bardzo przyjemnie, pomimo że do szumu agregatu trzeba się przyzwyczaić. No w zasadzie w Volvie prawie nie słychać. Ale wiecie jak to, nie? Do przyzwyczajenia ja ogólnie mi się podoba. I powiem wam, że na pewno w przyszłości dalszej, bliższej na pewno sobie jeszcze takie naczepki zakupimy. A to z tego względu, że naprawdę mam duże wzięcie, wiecie, że w zasadzie robiliśmy taki konkurs, można powiedzieć, wewnątrz firmy. No trzeba było wybrać kierowców tych chłodni, tak? Byliśmy trzy. Jedna jest tutaj podpięta właśnie do tego Ocean Race'a. Boże, co ja gadam? Do Performance Edition oczywiście. Drugą dostał Mateusz. No Mateusz kupę czasu na plandece jeździł, mówi, że chciałby spróbować. Na trzecią zaś był konkurs. No w konkursie polegało na tym, żeby napisać, dlaczego akurat dana osoba miała dostać tą naczepę, tak? Powiem wam szczerze, że było na nią wzięcie, parę zgłoszeń było, aczkolwiek zostało dwóch kandydatów i wygrał w sumie nasz kierowca Piotrek, tak? Piotrek jeździ z Kanią, moją tą streamliną, takim czarnym. Piotrek wygrał, jeszcze blisko był bardzo wygrania
Nasz chyba najstarszy, nie chyba, na pewno najstarszy nasz kierowca Kamil, aczkolwiek z pewnych względów nie dostał oczywiście obu was, chłopaki, pozdrawiam. Za to Kamilowi obiecaliśmy, że po prostu Mateusz za jakiś czas tą swoją chłodnię mu odda, tak więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Za jakiś czas się jeszcze jakieś jedną, dwie dokupi i dalej będziemy rozdzielać, tak więc myślę, że wszystkim ok. Poza tym, że słuchajcie, Performance Edition, którym jedziemy teraz już wkrótce, mam takie plany, żeby dać innym firmie też pojeździć, tak, no bo to jest jednak samochód flagowy. Nie jest to mój prywatny oczywiście, to jest w pełni firmowy zestaw i uważam, że jest to nie fair, żebym tylko nim ja jeździł, czy tam, nie wiem, powiedzmy szefostwo, tak? Myślę, że każdy mógłby spróbować sobie nim przejechać i już za jakiś czas rozpoczniemy akcję mającą właśnie na celu rozdania tego zestawu każdemu na jedną, dwie rozpiski. Zobaczymy jeszcze, co do uzgodnienia jest. Tak więc, bo muszę przyznać, że jest to samochód dość ciekawy, taki no... Myślałem, że rzadko spotykany, aczkolwiek... nie powiem nawet, ile ostatnio takowych widziałem na fanpage'ach. Też nie powiem, żeby były w pełni odwzorowane, ale no co... To już nie moja sprawa, tak? Interesuje mnie to. W każdym bądź razie trafi sobie do innego kierowcy. Na jakiś czas nie będzie on, ten samochód nie będzie nigdy przepisany do jednego człowieka, tak? On będzie ogólnodostępny dla firmy. Tak więc już za jakiś czas inny kierowca sobie nim pojeździ. Oczywiście na mnie czeka Money Silos. Oczywiście, wiecie, no, jeszcze samochód nowy. Tam było mechanika, wiecie, taki, tak żeby sprawdzić, czy wszystko ok, wszystko się zgadza. Po tej rozpisce najprawdopodobniej będę siadał z powrotem na Mana, no chyba, że po prostu natłok zleceń na chłodnie nie pozwoli nam, żeby zrezygnować na razie z jednego kierowcy. Otóż słuchajcie, na Silosach, pytasz jeden Silos, Silosa dostał Krystian. Na Silosy też mamy zleceń, ale na spokojnie jedna osoba sobie da radę na razie. Tak jak to było wcześniej. Na chłodnie zaś informacja o tym, że z powrotem zajmujemy się tym rodzajem transportu, no przyciągnęła wiele osób. Wiele firm zdecydowało się zatrudnić nas, że tak powiem, tak. I no po prostu troszeczkę roboty mamy. Tak jak widzicie, ciągle jeździmy. A właśnie, bo nie powiedziałem, my wjedziemy akurat dokładniej kiełbasy, tak? Kiełbasy wjedziemy francuskie, nie wiem, czy to dobre. Podejrzewam, że nie. Nasze polskie mimo wszystko najlepsze. I tak jak mówię, jedziemy do Kilonii, ale zrzutkę mamy tam w Lisz też troszeczkę. Nie wiem, nie pamiętam, ile to jest dokładnie, bo pół towaru trzeba w Lisz zostawić aż, więc jakoś tak to dziwnie jest w sumie zrobione. No ale no, takie zamówienie, ja mam taką pracę i trzeba się harmonogramu, że tak powiem, trzymać. To słuchajcie, takim kolejnym tematem, no może tematem, rzeczą, którą też powiedzieć bym chciał, myślę, dość ciekawą. Na pewno większość z was, mam nadzieję, że większość z was, a jak nieco dalej, zapraszam do Szajby. Chodzi mi tutaj oczywiście o jego streamy, na których również ja się pojawiam. Wspominałem to w ostatnim odcinku, aczkolwiek serdecznie was zapraszam, bo po prostu... No widzę, że po prostu Szajba, robiąc te streamy, się odnajduje, że bardzo mu się przyjemnie to robi, że stara się przede wszystkim. Więc mam nadzieję, że docenicie jego pracę, jeżeli jesteście jego widzami. Jeżeli nie jesteście, zapraszam do zajrzenia. Może wam się spodoba. Jest to mój bardzo dobry kolega, pracownik firmy, tak? Więc zapraszam serdecznie. Ja również na tych streamach się pojawiam. Przypadkowo oczywiście siedzę na TeamSpeaku. Aczkolwiek no... pojawiam się, tak? Oczywiście głównymi tam rzeczami jest Eurotrack, ale
z Jechu czasami nagrywa jak gra z Tomkiem w FIFA, czy z nami w GTA. Nie wiem, z tego co pamiętam, kiedyś w Skilla wspólnie graliśmy. No tutaj też w sumie taki temacik dość, który można poruszyć. Otóż słuchajcie, no stwierdziliśmy, że można by w firmie znaleźć sobie jakąś gierkę, którą byśmy mogli pograć wspólnie. Ta, która jest przede wszystkim darmowa, nie będzie zbytnio jakoś wymagała kompa, nie wiadomo jakiego, żeby sobie tam w przerwach, pauzach pograć. Postawiliśmy na grę Skill Special Force 2. Oczywiście ja w tą grę już grałem niejednokrotnie. Na moim kanale chyba pierwsze filmiki to są jeszcze jak grałem, że tak powiem, poważniej jakieś tam akcje, więc jakby ktoś chciał zobaczyć jak to wygląda, to możesz sobie zobaczyć. W każdym bądź razie, jeżeli kogoś interesują, lubi strzelanki tego typu, na Steamie jest do pobrania oczywiście za darmo, tak więc można sobie zobaczyć. Jak nie zapomnę, to jeszcze nazwę dokładną albo tutaj, albo w opisie napiszę, gdzieś tutaj by wyskakiwało, no o ile nie zapomnę tego dodać. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo sobie zainstalować. Będzie chciał ktoś pograć ze mną czy z nami, to w grze mogę go dodać bez problemu, możemy sobie kiedyś razem zagrać. Mam świadomość tego, że na pewno wcale nie tak dużo osób lubi tego typu gry, aczkolwiek może się ktoś znajdzie taki, że mu się spodoba, tak? Ja osobiście tę grę polecam, jest taka no dość przyjemna, szczególnie jak się gra w parę osób. Tak więc, jeżeli ma ktoś chęć, tutaj czy na fanpage'u do mnie napisać i możemy się tam na jakąś gierkę umówić. Właśnie tutaj słuchajcie, taka ciekawostka, może nie tyle ciekawostka, co rzecz, która mnie zaskoczyła, no pozytywnie mnie zaskoczyła, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, że mimo przerwy tutaj na tym kanale, no przerwy takiej niezapowiedzianej, tak, no nie było nigdzie napisane, że mam przerwę, aczkolwiek podczas tej mojej nieaktywności bardzo dużo mi przybyło na przykład osób na fanpage'a, około 15, jak się nie mylę, na YouTubie parę nowych subów, więc również bardzo mnie to cieszy. Otóż słuchajcie, no, ale takie chyba najbardziej szok u mnie sprawia fakt, że na fanpage'u się pojawiają obcokrajowcy, tak? Ludzie, którzy nie mieszkają w Polsce, nie są Polakami. Ostatnio widziałem, że polubił mój fanpage młody Bułgar, tak? Z jakiego względu to wiem? Z tego względu, że jak wlazłem do niego na profil, to Facebook automatycznie przetłumaczył mi tam jakiś jego post stary i było napisane, że przetłumaczono z języka bułgarskiego, tak więc coś takiego. Ostatnio chyba Hiszpan, jak się nie mylę, czy Portugal. Tak więc bardzo mnie to cieszy. Znaczy cieszy. No słuchajcie, no fajnie, że taki mały wypierd na YouTubach jak ja trafia również do takich osób, tak. Gdzie z górki patrzcie, aż stówę jadę. Tak więc mówię, cieszy mnie fakt, że trafiłem do takich osób. Mam nadzieję, że mimo że nie rozumieją, to może no, nie oczekuję, że będą filmy oglądać. Aczkolwiek może jakieś zdjęcie polubi, czy coś. Co, ktoś się pod górkę nie może gramolić? Chyba ten z przodu ciężarówką się nie może gramolić pod górkę. Tak więc no w każdym bądź razie dzięki wielkie za nowe subskrypcje, za nowe polubienia na fanpage'u. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Sobie lewym. Tak więc moje, bardzo mnie ten fakt cieszy, że mimo przestoju no jest ruch na tym fanpage'u, tak? Nowe lajki. A ja mówię, tak jak już mówiłem, że powracam, gram na, z powrotem zaczynam jakby grać. Już mi ta chęć wraca. Nie jest jeszcze w pełni, że tak powiem, ale jeżeli wczoraj taką sam z siebie siadłem,
naprawdę przejeździłem kupę kilometrów, to jest już dobrze. Tak więc i rów na fanpage'u zdjęcia nowe się pojawią i mówię, te filmiki znowu będą trafiać na mój kanał. Więc mam nadzieję, że się z tego względu tak samo cieszycie jak i ja. W zasadzie taki temacik kolejny. Kiedyś, nie pamiętam czy odcinek, dwa temu czy trzy, wspominałem, że mam pomysł na pewien projekt. Mimo wszystko ten projekt, który miałem na myśli, nie wypalił, bo oczywiście to nie był projekt związany z manem TGX-em. Aczkolwiek projekt nieco inny. Ostatnio wpadłem na nowy pomysł i szukam pewnego pojazdu. Nie będę wam mówił jeszcze jakiego. Aczkolwiek pojazdu, już miałem do czynienia, będę szukał sobie takowego, ale w takim stanie, że tak powiem, do roboty, że tak powiem, tak? No, mam zamiar kupić samochód najważniejsze. Jedna rzecz taka niespotykana jest w tym samochodzie, którą strasznie szukam. Wierzcie mi, że ostatnimi czasy przejrzałem tyle różnych stron z aukcjami z samochodami, że głowa mała. Polskie, zagraniczne, nie ma żadnego takiego samochodu, będę szukał nadal. Jeżeli go znajdę, to na pewno kupię, mam nadzieję, że... O, raczej nie oczekuję, że on będzie w świetnym stanie. Chcę sobie po prostu go ściągnąć, ważne, żeby miał zadbane wnętrze, bo to w zasadzie o wnętrze tego pojazdu chodzi. I po prostu chciałbym sobie ten samochód zrobić. Odrestaurować nie można powiedzieć, bo to samochód nie jest wcale stary, bo to nie jest samochód klasyczny jakiś czy coś. Oczywiście jest to ciężarówka, tak? No, szukam już od dobrych paru dni, nic takiego nie znalazłem. Jeszcze będę szukał. Jeżeli coś takiego znajdę, to wam powiem i jeżeli się zdecyduję na zakup, bo to też zależy od ceny, wiadomo, że no jakoś tam nie może kosztować mojej fortuny, no bo nie mam tyle pieniędzy, tak? To po prostu sobie taki samochód ściągnę i będę powoli go robił pod siebie, tak? Według moich tam jakichś rzeczy, ale na razie mówię, to są na razie plany zalążek planów, że tak powiem. Jeżeli znajdę taki pojazd, będzie w dobrej cenie, to na pewno będę próbował coś z tym działać. A ja co z tego wyjdzie, no nie wiem, troszeczkę powiem, że martwi mnie to, bo przez tyle dni, przeglądając tyle ofert, nie znalazłem. Nic takiego sobie nie interesowało, no to może być problem, no ale głowa do góry, może gdzieś tam w Niemczech, w Holandii, może gdzieś stoi coś takiego, we Francji. Odezwę się tam do moich znajomych. Może ktoś coś takiego słyszał, może ktoś coś takiego wie. Sam po stronach będę przeglądał, więc jeżeli coś z tego wyjdzie, to oczywiście dam wam znać. Tymczasem muszę pilnie szukać miejsca na pauzę. Trochę kawę łyknę, pozwolicie, bo gardle od tego gadania zaschło. Tak się rozgadałem, że kawa już zimna. Przez mnie zjeżdżałem. Tak więc w sumie wiecie, słysząc o tym, że znowu jakiś projekt planuję, możesz powiedzieć, że znowu sobie kupi nową ciężarówkę, tak, będzie zmieniał. No to słuchajcie, no to nie jest w zasadzie nic potrzebnego, po prostu lubię jakoś tak zrobić sobie projekt, który mnie będzie satysfakcjonował, tak? No zwłaszcza, że mówię, że miałem już z tym samochodem do czynienia. Jeżeli bym wam powiedział dokładne szczegóły, kurwa, że mnie zahaczyło. Podałbym wam dokładniejsze szczegóły, byście na pewno od razu wiedzieli, co to jest za samochód. Ba, no nawet wiem, kto ma taki samochód, ale no... W momencie, kiedy zapytałem, za ile sprzedał, powiedział, że szybciej by sprzedał żonę. Tak więc, no...
myślę, że no tu się moje negocjacje skończyły na ten temat. No ale to zaraz jeszcze do tego tematu wrócimy. Tymczasem trzeba wykręcić pauzę, tak więc widzimy się po pauzie. No i dobra, wyjeżdżamy sobie z parkingu, tak? Jedziemy dalej. Jeszcze przed nami kawał drogi mimo wszystko, więc no... Nie ma co. Trzeba jechać. Otóż słuchajcie, nie wiem czy damy radę dojechać do tego Lisz. Mam nadzieję, ale mówię, nie obiecuję. Ile dojedziemy, tyle dojedziemy. Paulę musimy zjechać. Wracając jeszcze na chwilkę do tego tematu z projektem. No, mam nadzieję, że coś takiego znajdę. Tutaj też Mateusza poprosiłem o pomoc. Oczywiście Mateusz też zadeklarował, że mi pomoże. Mateusz często mi pomaga przy projektach. Ode mnie zawsze może liczyć na to, że ja mu też pomogę. Tak więc dobrze się razem wspieramy w tych sprawach tutaj związanych z ciężarówkami, z firmą. I ogólnie, tak, no, ze wszystkim. Zawsze możemy na siebie liczyć, tak więc się bardzo z tego powodu cieszę. Lepiej się zatrzymać w miejscu takim dość słabawą widocznością. W zasadzie wiecie, jeden niewłaściwy ruch i no, będzie problem. Niestety zjechaliśmy sobie na landówkę, nie będzie jakąś tam, jakichś tam teraz szybkich, przyjemnych przejazdów. Ale za to widoki, mam nadzieję, że będą lepsze. Powiem, że po Francji w sumie to tak nie jeździłem ostatnio. Teraz byłem u ruskich. Tam Niemcy po Polsce troszeczkę. O, tutaj jakiś ciekawy most. Tędy to chyba jeszcze nie, he. Zobaczcie sobie, jak... Most też sam w sobie bardzo... Bardzo ciekawy. Ciekawą drogą nam przyszło jechać. Słuchajcie, no tutaj też w sumie mogę się teraz troszeczkę szerzej wypowiedzieć na temat grania na manualnej skrzyni biegów, tak? Już mam troszeczkę tę kierownicę, coś tam już wiem. Troszeczkę przejeździłem na niej. Przyznam wam szczerze, że no porównując jazdę na manualu z jazdą na automacie, na Driving Force, no to naprawdę dwa różne odczucia, tak? Przesiadając się z kierownicy na Driving Force'a byłem w niebo wzięty. Ale powiem wam szczerze, że przesiadając się z kolei z Driving Force'a na G27 mam to samo. Tak więc... naprawdę mega odczucia. Troszeczkę mnie tu poniosło. Tak więc powiem wam, że odczucia są świetne. Jeżeli kiedyś będziecie mieli pieniądze, chęć, bardzo wam polecam tą kierownicę. Najgorzej, że teraz już nowej nie ma jak dostać, także trzeba kupować używaną, a z używanymi takimi, bo ogólnie z używaną elektroniką jest różnie. Akurat dobrze trafiłem. Wszystko według opisu, tak jak się z osobą sprzedającą dogadałem. Ale no wiadomo, że nie każdy ma taki
takie szczęście. Wiadomo jak to jest z tymi sprzedażami naszymi. Każdy chce zarobić, a i loda jakiegoś z boku ukręcić, nie wiecie jak to jest. Dobra, jestem z powrotem, wybaczcie, miałem jakąś awarię kamery. Ale korzystając z okazji, że musiałem zjechać na stację, to naprawiłem. Jedziemy dalej, słuchajcie, tylko jak pojechałem podczas trasy, no nie działałem z tą kamerą, tak? Jesteśmy już w Belgii, niedaleko Brukseli dokładniej. Do Lisz się zbliżamy. Tu sobie musimy zjechać, słuchajcie, no nie... Powiem szczerze, troszeczkę wątek straciłem przez ten wypadek tutaj, że tak powiem, z kamerą. Aczkolwiek no jest jeszcze jedna kwestia, którą też warto poruszyć. Dla wszystkich, którzy chcieliby pracować w Wolandach, mam dobrą wiadomość. Na dniach, najprawdopodobniej jutro albo w sobotę, otwarta zostanie rekrutacja do naszej firmy. Wszystkie informacje oczywiście będą podane na naszym fanpage'u, tak więc serdecznie Was zapraszam. Wszystko tam będzie napisane, zapraszam Was oczywiście do śledzenia tego fanpage'a. I mówię, najprawdopodobniej jutro, ale jeżeli bym nie dał rady, to w sobotę pojawią się na ten temat informacje, co trzeba zrobić, gdzie to napisać, do kiedy. Wszystko to będzie opisane. Tak więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to już zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a. Powoli do tego Lisz dojeżdżamy, ale to dobrze, bo jeszcze mam nadzieję, że uda się dzisiaj to zrzucić. Znaczy tak czy siak będę musiał pauzę tam już wykręcić. Do tego zmuszony, ale... No dobrze by było tam, wiecie, nie czekać nic, tylko jutro od razu po pauzie start. To jednak nikt nie chce tutaj czasu tracić. Słuchajcie, nie wiem ile ten odcinek dzisiaj będzie miał, ile będzie trwał dokładniej, bo podejrzewam, że troszeczkę dłużej, około pół godziny już. Myślę, że jest. No niestety problemy z kamerą. W zasadzie planowałem, że ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, chciałem Wam to jakoś wynagrodzić. A nie, niestety problem z kamerą troszeczkę przeszkodził mi w planach. Chociaż mam nadzieję, że tak czy siak odcinek Wam się spodoba. Że w jakimś stopniu Wam nagrodzę ten mój brak chęci do gry, tak? Ale powiem Wam, że bardzo, bardzo przyjemnie mi się teraz jedzie. Tak więc myślę, że już wracam do regularnej jazdy. Tutaj Belgia, bardzo z tego znana jest na pewno, jeżeli jechaliście czy to w grze, czy to naprawdę przez belgijskie autostrady. Belgia znana jest z tego, że ma ogólnie rozstawione latarnie na autostradach. Czy to dobrze, czy to źle? Zależy. Ja przyznam szczerze, jestem przyzwyczajony do naszych polskich autostrad, czyli nie ma tego. Przyznam szczerze, że jakoś tak się wygodnie jedzie, bo tak... powiem tak, jedziemy teraz w jasy naświetlonym. Jeżeli zjedziemy z tej drogi na jakąś szosę, no to nasze oczy będą potrzebowały chwili, żeby się przyzwyczaić. A tak jeżdżąc bez tego oświetlenia, nasze oczy są przyzwyczajone. No nie wiem, z jednej strony może przy tym świetle ludziom się mniej spać chce. No nie wiem na jakiej to zasadzie działa. Nie znam się, to się nie będę wypowiadał. Słuchajcie, jeszcze taka jedna sprawa mi tutaj naszła. Tak jak zwykle na koniec odcinka się przypomina. Otóż no
nie wiem, czy to wczoraj było, czy przedwczoraj, w każdym bądź razie SNS opublikował filmik z pobytu w Scania Demo Center, tak, gdzie po prostu sobie robili no pierwsze szkice, że tak powiem, modelu nowej S-ki. Fajnie, oczywiście film, jak ktoś nie widział, to do obejrzenia na YouTubie SC Software. Słuchajcie, powoli będziemy się żegnać, bo to już na całe szczęście ta firma jest od razu tutaj. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że w jakimś tam stopniu mi wybaczycie tą moją nieobecność, chwilową czy tam niechwilową. No i no, oczywiście zapraszam Was na wszystkie kanały i fanpage'e podane w opisie. I do zobaczenia w następnym odcinku, którego dnia to dokładnie nie wiem. To na razie.